Jest to placówka dla dorosłych osób niepełnosprawnych z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym. Obecnie do placówki uczęszcza 35 osób z niepełnosprawnością. Mamy różne akurat osoby z różnymi niepełnosprawnościami, z dysfunkcją narządu ruchu, z dysfunkcją intelektualną, z dysfunkcją wzroku. Mamy też osoby z zespołem Downa i ze spektrum autyzmu. W tym budynku jesteśmy od stycznia, można powiedzieć, 2020 roku. Wcześniej placówka mieściła się przy basenie na ulicy Zarówie. Praktycznie 20 lat spędziliśmy przy basenie. Teraz tutaj działamy drugi rok. Nasi podopieczni uczęszczają na zajęcia terapeutyczne na 5 różnych pracowni. Mamy pracownię krawiecko-hafciarską, pracownię florystyczno-ogrodniczą, pracownię gospodarstwa domowego, pracownię plastyczną oraz pracownię komputerową. Wyszywamy te takie piękne obrazy, proszę pana, hafciem i szczotkowym. I to wszystko jest pani dzieło? Nie, nie wszystko. Część. Daleko? Tak. Gdzie? Przed siebie, super. Lubię tu przychodzić, ćwiczyć. I ćwiczyć. Tak, na rowerze i na klasie. Mamy też bieżnię, ale na bieżni się nie ruszam. Zobacz, jak to jest zrobione. Piękne. O, i tutaj słucham ja. Hubert i Agnieszka i na tym kubku rozumiem, że ma powstać jakiś wzór. Tak, komputerowa, tak. Później nanosimy grafikę na kubki. A ten kubek to jest jakiejś okazji, z okazji urodzin czy no, świąt? No urodziny. Urodziny czyje? Bratowej. Bratowej. I to dla niej będzie ten kubek. Tak, tak. A ty na komputerze, on prawdziwy. Ja tak, uczę się na komputerze. Pan instruktor też uczy, pan Hubert, żeby na przykład włączyć komputer, wyłączyć, żeby po prostu wiedzieć, jak włączyć komputer. To jest bardzo przydatne. Tak, tak, żeby po prostu, bo w domu nie mam komputera, może tam kiedy będę miała komputer, żeby się po prostu się nauczyć po prostu. Zatrudniamy też specjalistów od rehabilitacji. Mamy fizjoterapeutę, który zajmuje się zajęciami ruchowymi i psychologa, który prowadzi zajęcia wspierające psychologiczne z naszymi podopiecznymi. Nasi podopieczni to głównie absolwenci szkoły specjalnej. Żeby móc uczestniczyć w terapii, potrzebne jest przede wszystkim orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, które wydaje powiat. I jeżeli taka osoba posiada w tym orzeczeniu wskazania do terapii zajęciowej, to może przyjść do nas, złożyć podanie i po prostu czeka w kolejce na przyjęcie, bo niestety jakby rotacja jest mała w naszych warsztatach, tak? Trzeba czekać, aż zwolni się miejsce. Mogę jeszcze dodać, bo jakby nie wszyscy wiedzą, że nasza placówka pełni jakby rolę nie tylko placówki, która zajmuje się rehabilitacją społeczną, ale przede wszystkim też rehabilitacją zawodową. Naszym zadaniem jest przygotowanie uczestników do pracy na otwartym bądź chronionym rynku pracy, co nie jest proste. W obecnych okolicznościach mamy możliwość przeprowadzania praktyk jakby na zewnątrz, tak, w zakładach pracy. Jakiś wiersz czy piosenka? Wiersz. Sama napisałaś? Tak, i piszę. A możesz przeczytać? Szukam cię nawet w nocy i we dnie. Nie wiem, czy znajdę cię. A czas szybko mija. Tak jak moja uroda. Jest i już jej nie ma. Czy to jest trudna praca? Nie. Łatwo. Łatwo. Ale jakiś sznurek musi być specjalny, czy to jakaś nić? Nie, sznurek. Sznurkiem. A klej specjalny? Też jakiś taki. Sznurek z juty. Z juty. Co ciekawego robicie? Kartki i haftę matematyczną. Czy to jest trudne? No, na początku.
początku się wydaje trudne, ale jak to się już prawie nabierze, to... Ale nie mów mi, że ty to wyszywasz na maszynie. Na maszynie się to wyszywa? Nie, ręcznie. Korzystając z okazji, chciałabym złożyć wszystkim serdeczne życzenia z okazji świąt, szczególnie naszym uczestnikom, rodzicom oraz ich opiekunom, no i wszystkim osobom, które nas jakby oglądają. I zapraszam też na kiermasz naszych wyrobów świątecznych, który będzie jak co roku na placu Jana Pawła II 12 grudnia. Serdecznie zapraszam. Radosnych, rodzinnych i smacznych świąt.